Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku zmienił swoją siedzibę. Do tej pory urząd mieścił się w budynku przy ulicy Okrzei 8. Od 1 czerwca został przeniesiony na ulicę Wyspieńskiego 2. Znajduje się na terenie byłej jednostki Straży Granicznej w Kłodzku. Decyzja o przeniesieniu urzędu wynikała z wielu czynników. Zmiana siedziby Powiatowego Urzędu Pracy nastąpiła ze względu na bezpieczeństwo kontaktu z bezrobotnymi, na bezpieczeństwo wypłaty zasiłków, bezpieczeństwo realizacji wszystkich programów. Dawna siedziba w telekomunikacji związana była z wynajmem. Telekomunikacja teraz ogłosiła od zeszłego roku sprzedaż tego budynku, także mieliśmy wypowiedzenie 3-miesięczne i musieliśmy pilnie szukać nowej siedziby. Budynek został zagospodarowany na cele Powiatowego Urzędu Pracy i jest już otwarty dla klientów. W nowej siedzibie jesteśmy od dnia dzisiejszego. W tygodniu ubiegłym były prace związane z przeprowadzką. Dzisiaj już funkcjonujemy, już obsługujemy bezrobotnych. Mogą być pewne trudności, za które przepraszamy, bo nie wszystko jest zależne od nas. Nowe miejsce ma być także Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Bezrobotnych oraz Osób Wykluczonych Społecznie. Podjęliśmy współpracę z fundacjami z Wałbrzycha, z Wrocławia. Będziemy starali się tutaj tworzyć klaster osób wykluczonych społecznie, a w związku z tym realizować będziemy różne programy dotyczące rynku pracy i pomocy tym osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy.